Święty Tomasz z Akwinu w pierwszym artykule swojej Summa Theologiae stawia pytanie, czy poza filozofią, która poszukuje sensu, ratio, jest konieczna jeszcze jakaś inna nauka? Szukając odpowiedzi, przytacza on słowa apostoła Pawła. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Drugi list do Tymoteusza. I na ich podstawie Akwinata stwierdza, że oprócz nauk filozoficznych, które są dziełem rozumu, koniecznie musi istnieć jeszcze inna nauka, a mianowicie nauka święta, wywodząca się z objawienia Bożego i natchniona przez Boga. Życie i twórczość biskupa profesora Ignacego Deca są syntezą filozofii i teologii, rozumu i wiary, jak chciał święty Tomasz z Akwinu. Świadczą one o tym, że potrafi ją zawsze łączyć ludzkie ratio z boskim rewelacją. Mija już 5 lat od chwili, kiedy biskupowi Ignacemu Decowi nasze akademickie środowisko Papieskiego Wydziału Teologicznego, współpracownicy, wychowankowie, uczniowie, a także przyjaciele z Polski i zagranicy ofiarowali księgę jubileuszową w 2 tomach pod tytułem Misericordia et Veritas ku uczczeniu 70. rocznicy jego urodzin. W tym roku pragniemy z wielką radością uhonorować go najwyższą godnością akademicką, przyznając mu tytuł honorowego doktora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Cieszy fakt, że to wielkie wydarzenie może dokonać się w uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, patrona wrocławskiej archikatedry i miasta Wrocławia, w którym przez tyle lat żył i pracował nasz dostojny doktor honoris causa. Nil est in homine bona mente melius. Nie ma nic lepszego w człowieku nad dobrą myśl. Tak lubił powtarzać przy różnych okazjach biskup Ignacy. Niech ta dobra myśl rodzi się dalej w jego umyśle, niech dobrą myślą dalej nas ubogaca. Ekscelencjo, bardzo serdecznie witamy.